Ziemia polska wydała wielu świętych. Pośród nich, jako drogocenny klejnot, jaśnieje patronka dnia dzisiejszego, błogosławiona Bronisława. Przyszła ona na świat w Kamieniu na Śląsku w rodzinie Odrowążów w roku 1204. Jej kuzynami byli święty Jacek i błogosławiony Czesław, a wujem biskup krakowski Iwo. Wychowywała się w klimacie pobożności. Chociaż pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej, podobnie jak jej kuzyni, postanowiła pogardzić dobrami tego świata i już w wieku 15 lat wstąpiła do zakonu. Od tej pory jej życie związane było z krakowskim klasztorem Norbertanek. W nim także przez wiele lat pełniła posługę przełożonej klasztoru. Życie jej nie było łatwe. Klasztor, który jej podlegał, doświadczał za jej życia wielu najazdów, a siostry musiały szukać schronienia poza jego murami. Także po śmierci doczesne szczątki Bronisławy nie zaznały spokoju, przenoszone wielokrotnie z miejsca na miejsce. Tak miała wypełnić się jedna z wizji patronki dnia dzisiejszego, w której Jezus powiedział do niej: Bronisławo, krzyż mój jest Twoim, lecz i chwała moja Twoją będzie. Bronisława prowadziła bardzo skromne, pokorne życie, wiele pokutując i umartwiając się, a przy tym Bóg nie szczędził jej doznań mistycznych. To właśnie ona 15 sierpnia 1257 roku w godzinie śmierci swojego kuzyna świętego Jacka miała wizję Maryi prowadzącej świętego Jacka do nieba. Bóg powołał Bronisławę z tego świata do wiecznej ojczyzny w dniu 29 sierpnia 1259 roku. Jej kult trwa nieprzerwanie aż po dzień dzisiejszy. Papież Grzegorz XVI w dniu 23 sierpnia 1839 roku zatwierdził kult błogosławionej Bronisławy. Jej relikwie spoczywają w Krakowie. Za jej przyczyną dokonało się wiele cudów, a wśród nich zachowanie krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec od zarazy cholery w roku 1707. Do jej sanktuarium pielgrzymował m.in. polski król Stanisław August Poniatowski w roku 1787. Błogosławiona Bronisława Odrowąż doznaje kultu nie tylko w Krakowie i krakowskiej archidiecezji, ale jest także patronką diecezji opolskiej, tej ziemi, z której pochodziła. Bronisława jest także wzywana zawsze wtedy, gdy potrzeba stanąć w obronie czyjejś sławy, a to przecież oznacza jej słowiańskie imię. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty poleciłeś dążyć do Ciebie przez pokorne kroczenie za Twoim krzyżem. Spraw łaskawie, abyśmy za wstawiennictwem błogosławionej Bronisławy, po niedolach życia doczesnego, mogli uczestniczyć w Twojej chwale, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe